Ze starszymi wygrywała, z cięższymi zawodniczkami. Walczyła z chłopakami w sumo na turnieju. Ona zresztą była przywódcą chłopaków. No tutaj żeśmy rozdzielali nieraz. Miała pitbulla, pitbull jej trochę pogryzł ten worek. To ona się bawiła z wężem? Ale z wężem tak, tam ona się na łóżku siedziała mało, wąż był przy niej, głaskała go. Ona wszystko zrobi, żeby wygrać dla Polski ten medal. Julka, dokonałaś cudu, tak czy siak, srebro, naprawdę mega. Taka mała, niepozorna blondynka z równiutko przyciętą grzywką, właśnie Julka Szeremeta. Po 3 miesiącach treningu pojechała na pierwsze zawody do Chrubieszowa i tam zdobyła srebrny medal. Ze starszymi wygrywała, z cięższymi zawodniczkami. Walczyła z chłopakami w sumo na turnieju. Na początku taka bardzo cichutka, wręcz wstydliwa bym powiedziała, z takim nieśmiałym uśmiechem, który nawet gdzieś czasami jeszcze się przewija, jak oglądam ją w telewizji, ale potem Julka się rozkręciła. Kto by nie przyszedł ze znajomych, to go musiała namówić, żeby z nią w piłkę grał. Musieli, mieli już dosyć jej, tylko w piłkę, i w piłkę, i w piłkę. Ona zresztą była przywódcą chłopaków, zbierała sobie grono chłopców. Chętnie się z nią bawili po prostu, w takim pozytywnym sensie. Ale no ona to tłucze chłopaków, no ale właśnie na tych sparingach różnych, no, na turniejach. No bo tak w życiu codziennym to nie, no bo tak jak my tu mieszkamy, mała wioska, domu od domu 300 metrów, to tutaj tak nie miała tego styczności. Tutaj z bratem sparingi robiła. No. Jak te sparingi z bratem wyglądały? No tutaj w salonie albo na dworze zakładali rękawice i wojna. Kto wygrywał? No Julka, tylko ja musiałem ją hamować, bo Andrzejka jak tam za mocno trafiła, to on się denerwował, bardzo ruszał na niej. Już wtedy była naprawdę mocna bitka, naprawdę, no i musiałem Julkę hamować. Ale ona musiała, Julka, go podkręcić, bo tak pykanie takie, to ona nie była zadowolona. A żeby to weszło w taki prawdziwy tryb, to musiała tam gdzieś go pacnąć. Wiedziała gdzie, żeby go zdenerwować, pobudzić, żeby go... No tutaj żeśmy rozdzielali nieraz. To jest właśnie pierwszy worek, który Julce kupiłem i która doskonaliła swój warsztat bokserski. Tak wisi zakurzony, bo Julka już jest w Lubinie od kilku lat i nie używa go, a tu jest pogryz jej, miała pitbulla, pitbull jej trochę pogryzł ten worek, ale jest. A ile miała lat, jak pan kupił ten worek? Jak jeszcze chodziła na karate, to nie wiem ile tam mogła mieć lat, 10, 11. No bo musiała na czymś się wyładować. Jeszcze czasami jak przyjedzie, to uderzy? No raczej jak przyjedzie, to tylko konie, leci do koni. Lubiała to. Lubiała, ona tam z końmi rozmawiała. No konie to jest jej druga miłość. Jeszcze jeździła wcześniej, ale teraz już nie ma czasu. No teraz się obawiała przed tym, żeby gdzieś jakiejś kontuzji nie mieć. Ale ona jak była teraz na zgrupowaniu nawet w Gostyniu, to jeździła z jakąś koleżanką do jakiejś stadniny i tam jeździły sobie na konikach. No się nie bała, no to jest jej miłość druga. Konie wiedzą, że ona ich kochała. No, ona ich bardzo rozpieszczała. Tito, odejdź! Nie wiem, ile miała ze 3 latka. Węża miałem. Nie był duży, z 1,80 m. Pyton królewski. To już pod literarium było za małe dla niego. Tak. Trzeba było go oddać. I oddałem go do sklepu zoologicznego. To ona się bawiła z wężem? No ten wąż, nawet były takie przypadki, że w nocy spaliśmy, z tego terenu wyszedł i wąż szuka ciepła i przyszedł i czuje jak jest, wąż leży. Ale z wężem tak, tam ona na łóżku siedziała mało, wąż był przy niej, głaskała go. Szczek taki nie był groźny właśnie. No wąż ten nie był nigdy groźny, ale tutaj u mnie dużo jest jaszczurek. To ona łapała, czy tam za skrońce, to nie bała się nigdy, czy żaby, takie rzeczy, nie. Na pewno Julka miała zapał i to jest najważniejsze, ale śmiem twierdzić, że bez wsparcia rodziców, bez zaangażowania rodziców
mogłaby tego nie osiągnąć, co osiągnęła, więc na pewno rodzice w tym sukcesie mają swój wielki, wielki udział. Ona już tak gdzieś jak, nie wiem jaki to był okres, ale już jak zdobyła tam piąty raz Mistrzostwo Polski, no to już ona wiedziała, ona mówiła, że jej celem jest olimpiada. Jej cel jest olimpiada. Ja osobiście nie myślałem, że ona się na tę olimpiadę dostanie, bo za młoda, za małe doświadczenie. Ja liczyłem, że dopiero za 4 lata do Los Angeles poleci. Zaskoczyło mnie to, że tak szybko to się stało. Dopiero ona ma 20 lat, a już taki duży sukces osiągnęła. My znamy Julię, wiemy, że ona wszystko zrobi, żeby wygrać dla Polski ten medal. Julka, dokonałaś cudu, tak czy siak, srebro, naprawdę mega. Wicemistrzostwo olimpijskie to jest, uważam, naprawdę wielki, wspaniały sukces. Cieszmy się z tego, srebrny medal, naprawdę to jest wielki wyczyn 20-letniej zawodniczki z Lublina i na pewno przejdzie do historii, bo to jest pierwszy olimpijski medal w boksie olimpijskim kobiet. Nawet jak pokazała w wywiadach, że jest skromna, jest normalna, jest po prostu taka po prostu krótko mówiąc ludzka i nie ma na szczęście żadnej doży gwiazdorstwa i życzę jej tego, życzę jej zdrowia, sił i przede wszystkim, aby nigdy jej woda sodowa przysłowiowa nie uderzała do głowy.